mknę do Pauliny Jankowskiej, która dostarczy nam informacji dotyczących pogody, bo ta jest niezwykle ważna. Koncert na dziedzińcu pod gołym niebem. Dzień dobry, Udamę Elu. Będzie. będzie udany jak najbardziej. Synoptycy deszczy na dziś nie przewidują, za to będzie pięknie i dobrze, bo mamy piątek, początek weekendu i pogoda na weekend też zapowiada się wspaniała, ale o szczegółach za chwilę. Zapraszam. Początek upłynie nam pod znakiem pogodnej aury. Synoptycy na dzisiaj nie przewidują żadnych opadów deszczu. Zachmurzenie będzie niewielkie i umiarkowane. Po krótkim ochłodzeniu teraz znowu napływać będzie do nas gorące powietrze. Spójrzmy na mapę, to widać doskonale. Termometry dzisiaj po południu maksymalnie wskażą 26 stopni. To w tej północnej części województwa i w Kielcach. W pozostałej części regionu przyjemne 27 stopni na termometry. Wiatr będzie zmienny yy, południowy, wiejący właśnie z południa, umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne w południe w Kielcach wyniesie 980 hektopaskali i z godziny na godzinę będzie rosnąć, co pozytywnie wpłynie na meteopatów. A teraz zmienimy temat. Popowiadam Państwu nieco o bocianach, bo jak ode mnie o pogodzie, o ciekawostce, ja jeszcze zaproszę Państwa za kilkadziesiąt minut. Będzie też pogoda na weekend. Do zobaczenia. Witam państwa ponownie. Pogodowe wieści mam niesamowite, wspaniałe. Czeka nas bardzo pogodny dzień, dużo słońca. Synoptycy zapowiadają nikłe zachmurzenie i na pewno nie będzie padać. Nie będzie też żadnych innych władowań atmosferycznych. Czeka nas dużo słońca i dość wysokie temperatury. Upały wracają. Dzisiaj jeszcze 26-27 stopni na termometrach zobaczymy w naszym regionie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, wiejący z kierunków południowych, Sferyczne w południe w Kielcach wyniesie 980 hektopaskali. Będzie ciepło, będzie przyjemnie, będzie przyjemnie, biometr będzie y, sprzyjał, więc meteopaci powinni być y, zadowoleni. A co w weekend? W weekend temperatura przekroczy 30 stopni, wiatr również będzie słaby, będzie umiarkowany, będzie pięknie, będzie dużo słońca i nie powinno padać, aczkolwiek prognoza pogody może się zmienić. Warto obserwować y, treści, jakie pojawiają się w internecie, obserwować alerty i uważać ewentualnie w trakcie burzy. Ja na ten moment bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia. Do widzenia.